Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play, nowy Let's Play, z Dog's Life. Dog's Life. I tylko na wszelki wypadek, wszystkie są tutaj. Gracja nie, bla bla, wszystko jest okej. Okay. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Dół. Taka tam szybka synchronizacja. I teraz selektuj buton. Nie, start. Dobra, poleciało. Jest tak, jest to tak jakby taki symulator psa, mogę to nazwać. Tak bardziej, to bardziej pasuje, mniej więcej dałem wam. Obraz tego, czym ta gra jest właściwie. No cóż, chyba wszystko wam powiem dalej. Tutaj mam powierzonego save'a z poprzedniego nagrania, ale że nagranie się zrąbało, muszę to od nowa. Tak. I'm Jake, and this is my life. No school, no chores, no clothes. How cool is that? Ah, yes, it's great being a dog. Watch this. That's Daisy. Lately, she's been ignoring me. Well, we'll see about that. Oh, yes, she will be mine. Daisy? It smells nice out here in the country, don't it, Wade? You cannot be serious, Dwayne. The country's full of bugs. I'll be glad when we get to Lake Minnewawa. Wayne, can I play with them nice doggies? For pity's sake, Dwayne, are you nuts? They're full of terrible diseases. But I like doggies, Wayne. I told you no. Okay, this doesn't show up on the first time. I love that. Oh, my head. What the? No, Daisy. Oh, must rescue Daisy, but how? Hey, Jake, how's it hanging? Come on, I'll race you to the top of the hill. Oh, brother, people are so insensitive. But I need to get back in shape if I'm gonna look for Daisy. Hold on to your pants. Here I come. Więc oto Doksa. Tak jak mówiłem, symulator psa. Stajemy tu naszym głównym protagonistą, czyli Jake'em, który jest psem. Of course. I cała fabuła tej gry polega na tym, że ukradli nam działkę, która zwie się Daisy. I musimy uratować przed hyclami. Znaczy hyclami, ja ich tak nazywam, bo nie wiem, porywacze psów. No, nazwijmy ich porywaczami psów, bo to jest bardziej pasujące. Porwali ją i chcieli nas też porwać, ale się nie udało. No i na to musimy po prostu pokazać, co się robi. I swoją drogą ci dwoje tych kierowców to jest po prostu komedia. Nie powiedziałem tego w sposób obraźliwy, to jest po prostu komedia czysta. Jest tak,
W tej grze mamy dwa podstawowe collectibles. Nie pamiętam, jak to jest po polsku. O kurde. Zadławiłem się. Prawie że. Którym jest zapachy. I dzięki zapachom zdobywamy drugi collectible, czyli kości. Kości pomagają nam przy różnych zadaniach, a w szczególności przy przemieszczaniu się i dodatkowo przy psach. Może, bo z psami tak jakby możemy walczyć tutaj. I dzięki temu po prostu no walczymy z nimi, no. I dostajemy kości. Dobra, co nam mówią o tych zapachach, ale ja wszystko wiem i wszystko wam wyjaśnię. Swoją drogą, nagrałem już to dzisiaj raz i całe 45 minut nagrania poszło się szanić. Cudnie. Elo. Well, Jake, looks like I beat you fair and square. Hey, that's Mr. Jake to you, Stinkfoot. So, you want to play another game? Are you kidding? Does a dog poo in the woods? Okay, here goes. Ready, Jake? Less talk, more action. Follow me, Jake. Tu jest właśnie taki dziwny filtr na Skybox, że po prostu jakby nie wiem. To jest prawdopodobnie robione z myślą o telewizorach nie kineskopach, no. Chociaż nie. Tam po prostu starych telewizorach z dupą, tak żeby każdy zrozumiał, albo po prostu sygnale AV, a też może być AV, niż bardziej komponentowym, czyli bardziej HD, gdyż no jak widzieliście przy postaci ludzkiej, bo żaden chyba zwierzak nie stoi przy skyboxie, a nawet jeśli to na niego to nie działa, jak teraz widzę. Otóż nakłada się taki dziwny efekt, że za postaciami ludzkimi jest taka czarna aura. Good dog. Come on. Oje nie. I oczywiście w Dogs Life gram z dysku, gdyż dzięki temu mam szybsze loading timey, czasu ładowania oraz gra mniej klatkuje w niektórych rejonach, bo na serio ta gra według mnie powinna być na PS3, nie na PS2. I wyszła tylko na PS2, to jest ekskluzyw. Bo po prostu, no, czasami jej ambicje są zbyt duże. Jeśli mamy 4. Hello, ziom. This way. Real good, Jake. Hey, Jake, what's up with you? You okay? You look a little funny. The dognappers mentioned a place name. What was it again? I've got to go see Gramps. Mom says he's as crazy as a nudist at the South Pole, but I think he's cool. Why don't you run down to the farmhouse and play with Lopez, the Chihuahua? Maybe you can practice your racing technique with her. I'm off to Gramps now. Dobra. Więc to jest jeden sposób na zdobywanie kości. Wypełnianie zadań od ludzi. Od zwierząt nie wypełniamy zadań. I za zbieranie tych zapachszków i jeszcze za walczenie z psami. Za nie też dostajemy, znaczy nie walczenie, tylko po prostu za minigierki z psami dostajemy też kości i też możemy znaleźć tak sobie leżące kości gdzieś, albo schowane bardziej. To jest fajne. I od razu mówię wam, tą grę będę robił na 100%. Będę robił ją na 100%, będę zdobywał wszystkie kości, wszystkie zapachy, wszystko w ogóle. Więc to jest taka notka. I swoją drogą bardzo sądzę, że ta gra jest po prostu bardzo mało znana. Faktycznie nikt o niej nie wie. I wiem właściwie czemu, ponieważ gra praktycznie w ogóle nie była reklamowana. To właśnie źle zrobiło Pedigree, gdyż ta gra, to jest taka ciekawostka, została ufundowana przez Pedigree. Ci ludzie, co robią karmy dla psów, między innymi.
To jest bardzo, bardzo fajne i pobieram taką inicjatywę zdecydowanie. Miss Peach is talking at you. I still love you. Dobra, pozbieramy ten zapach tutaj, żeby mieć minigierkę pierwszą. I to jest ściganie się z tego, co widzę. To jest jedna z minigierek, która się powtarza bardzo często. Praktycznie każdy kolor zapachu odpowiada za jakąś minigierkę. W tym przypadku zielony odpowiada za wyścig, więc gdy tylko będziemy widzieć zielony zapach, to oznacza, że będziemy mieli wyścig w tym poziomie. I co, no to na razie tyle, przejdziemy ten wyścig. Tutaj musimy też zbierać dodatkowo te smakołyki jakieś, więc to jest prawdopodobnie pedigree, jakieś tam testeczka, ale to są tylko moje domysły. Nice. No i teraz mogę się stać tym psem. To też jest fajna rzecz. Możemy się stawać psem z danego poziomu, a z psów jest raz na dany czas. Na dany poziom. I zwykle te psy przydają się, by zdobyć te kości, których nie mieliśmy. Nie mogliśmy dostać Jake'em. I tak, Jake i Daisy to są jedyne psy, które mają imiona w tej grze. I też z technicznych jakichś ciekawostek, ta gra działa w 576i, najgorszej rozdzielczości, jaka istnieje na tej ziemi. Po prostu, chociaż przynajmniej dzięki Vegasowi będziecie to widzieli prawie jak grę HD. Oczywiście cudów to nie zrobi, ale lepsze to niż nic. I dla tych, co się znają na PS2 i scenie Homebrew PS2, nie, GSM Selector praktycznie w ogóle z tą grą nie działa. A nawet jeśli to wygląda okropnie. Ale ładnie wygląda. Jakby się zamazało troszkę ekran, to wyglądałaby świetnie. Po prostu wyglądałaby pięknie. I dlatego sądzę, że ta gra kiedyś powinna otrzymać HD remake. Za co zasługuje. I to jest jeden z typów zadań, czyli walnij w coś miliony razy, albo wrzuć coś tam miliony razy i będziesz fajny i dostaniesz kość. Tutaj sobie na wizję od razu wejdę. To jest jeden z wielu zagadek. I powinniście to tak zrobić, że to powinno być tu, żebyście mogli tu wejść jak na schodach. Ale jako iż mnie chyba dobrze znacie i wiecie, że ja nigdy nie lubię robić coś, co mi nakazuje gra poprawnie, tylko muszę po prostu zasady lekko zmieniać. Swoją drogą, też jest tutaj bardzo duże nastawienie na damage Jake'a. Otóż chodzi mi o to, że w grze po prostu prawie wszystko, przez wszystko możemy dostać damage. Ale w realny sposób. Czyli na przykład złapie nas na przykład Hycel, bo tak, w tej grze też jest Hycel, to dostajemy obrażenie. Praktycznie dostajemy na najniższy poziom obrażenia. Przez spadnięcie zbyt dużej wysokości. Przez potrącenie w dalszych poziomach przez auta. No, takie rzeczy. I co najlepsze, przez walnięcie w ściany nawet można tutaj dostać obrażenia, co jest świetne w tej grze. Ta gra jest lepiej zrobiona, chociaż nie nazywa się symulatorem, to ja ją wolę nazwać symulatorem, ale w przeciwieństwie do innych symulatorów, ona jest dobrze wykonana. Historia jest fajna, idealna dla dzieci oraz no po prostu klimat tej gry też jest fajny, bardzo. Tak osobiście sądzę. Mogę się mylić, czas. Ale tak, zapachy, jak mówiłem, dzielą się na parę rzeczy. Ale pozostaje jeden, który nigdy się nie zmienia, czyli fioletowy zapach. Fioletowy zapach jest w każdym poziomie i zawsze jest do tego samego, czyli daje nam, że tak to nazwę, darmową kość.
nigdy się nie zmienia. Cały czas Wrotowi cały czas do tego służy, co jest bardzo fajne, bo niektóre... nie wiem, czy to jest naprawdę, ale chyba na niektóre zapachy się różnią w zależności od poziomu. Więc kolorki też się mogą zmienić. Ale nie jestem pewien dokładnie. Troszkę dawno grałem w całą grę. Bo widzieliście ten save na prawo, to jest mój save przypominający sobie. I nie jest w tej grze 64 kości tylko. Jest ich dużo więcej, ale po prostu... Nie miałem pomysłu na co zastąpić Bugsem. Jak zastąpić Bugsa. O. To jest minigierka na to, żebyśmy sobie... kucali. Nie. Byśmy powtarzali ruchy psa. Co jest bardzo fajne. I to możemy też w aktualnej grze, czyli możemy wydawać komendy Jake'owi. Co jest bardzo fajne. Mimo to damy też robić kupę. Także, więc jeżeli ktoś czeka na jakiś gówniany humor z mojej strony, to jest najlepszy let's play do tego. I przez te minigierki też uczymy się nowych komend. Jak na przykład tutaj proszenie. Pyk. Pyk. Dziękuję bardzo. No jak widzicie, dostaliśmy nowy ruch. Czyli proszenia. Do niczego te ruchy. Tylko tak o. Są. I dobra. Możemy lecieć dalej. Jak mówiłem, w tej grze będę robił 100%. Bez żadnego wyjątku, każdy poziom 100%. Wszystkie kości w tym poziomie jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kości i jeszcze jedno zadanie mam do zrobienia. Więc sądzę, że szybko pójdzie. Mam w każdym razie tego nadzieję. A tu jest konik. Którego można wystraszyć. No i dobra. Tak, taka żółta aura, kolumna jakby, nie wiem, poświata jeszcze, wskazuje na to, że coś, że to coś nam może dać lub tam jest kość. Co jest niezłym pokazaniem. A pomarańczowy dym, jak coś się pali na pomarańczowo, to znaczy, że tam jest coś do zadania danego. Więc rozpocznijmy sobie od razu to zadanie. Tutaj. Ale robu. Oh man, what a bummer! My amplifier batteries are dead. Like, what am I supposed to do? Hey, dog dude, bring me a battery and I like toss you a bone. You dig? I can dig for bones, but this sounds much easier. Okej, okay, nice. Więc dostajemy zadanie, by przynieść mu baterię. Oczywiście, gdybym nie pamiętał tych baterii, to musiałbym szukać na Newchowizji, jak to nazwałem. Far out, dog dude, but I need 3 more to power up my amp. Then it's Bone City for you. Bone. He said the magic word. Więc jak sam powiedział, musimy mu jeszcze przynieść 3. Więc nie będę się opierdzielał, tylko pójdę po te następne 3. Pójdę może najpierw po tą najtrudniejszą. Później nie będzie mi się chciało po nią lecieć aż tak daleko. Jestem leniwy. Nawet w grach czasem. Po prostu taki już jestem. Czasem bardziej leniwy w grach nawet. To jest takie... moje... ale... Tak to nazwę. Pyk. Pyk. Więc jak mówiłem, Jake może dużo obrażeń zebrać. I zwykle... najbardziej to... podchodzi... nie podchodzi, tylko... bardzo widać to przy jego prędkości chodzenia, przy jego chęci do skakania i przy jego pływaniu. Zdecydowanie pływanie i chodzenie jest dużo wolniejsze, jeżeli dużo obrażeń
dostanie i jego chęć do skakania jest dużo mniejsza. Must have bones. Komedia także jest po prostu świetna. Ale tak. Gra po prostu. Co? Jaka gra? Co ty gadasz? Co chciałem powiedzieć? Rozbrożyło mnie. Aha! Bardzo dużo tu dali też uwagi na skakanie. Otóż tu na skakanie wszystko wam może pomóc lub skrzanić wam. Ważny jest rozpęd, ważny jest kąt, ważna jest szybkość przyciśnięcia przycisku do skakania, ważne jest spod jakiej powierzchni. Znaczy powierzchni mówię tu od kąta powierzchni, bo chodzi tu o kąt taki, czyli po prostu jak wysokość patrzeć, tak to nazwę, oraz kąt lewo-prawo. Taki o, też się liczy. When I get that last battery, I'm really gonna wail. Sometimes I ask myself, is it worth it? Niestety, Jake, nawet jeśli to nie jest worth it, to musisz to zrobić, bo robimy to na 100%. Swoją drogą, chyba jestem jedynym człowiekiem, który to nagrywa w jakiejś dobrej jakości. Nie, żebym się przechwalał czy coś. Ale wydaje mi się, że tak jest. Dobra, tutaj. Nie wiem, jakim cudem ten gość tam zgubił tą baterię. Pod koszem na śmieci. Ale no dobra, nie oceniam. Nie, żeby coś. Nie ma nic. Musimy jeszcze znaleźć jeden żółty zapach i 8 fioletowych zapachów. Żeby zrobić 100% z zapachami. Bo ja dzielę 100% w poziomach na 100% z zadaniami i 100% z zapachami. Too cool, dog dude. You are the man. Here you go. Dzięki. I nie wiem czemu, ale uwielbiam ten kawałek z tymi. To jest mój zdecydowanie ulubiony kawałek, którego mogę cały czas słuchać. I chociaż to jest loop, i tak to mogę słuchać cały czas. Taki już jestem. Nic na to nie poradzę, przykro mi. Dobra, pozbieramy stąd jeszcze te fioletowe, czy tam różowe. Nie wiem, możecie mnie od razu powyzywać od daltonisty, czy cholera wie czego. Ja wiem swoje. I chyba odblokujemy dzięki temu kość pierwszą. Znaczy pierwszą od zapachów. Tak. Więc przynajmniej to mam z głowy. Co jest bardzo fajne, bo na tych fioletowych najwięcej się spędza czasu. Hey Jake, I've been expecting you. Gramps is drooling in his sleep again. Can you bark him awake? I to są na. To jest nasz safe point. Buda. Dobra, obudzimy dziadunia. Oh, Jake, that ain't fair. Jake, you bad, bad boy. Yeah, I was dreaming about the Clarksdale cheerleading team winning the big mud wrestling competition. Yes, sirree, Bob. Oh, sorry, Jake. Daisy ain't here. Don't you realize that Daisy's been dognapped? Go back to sleep, Gramps. She'll turn up soon. I hope so. She's my best girl. Mm-mm. Daisy smelled so good. I must find her. Say, Jakey, let's see what tricks you can do besides waking up a poor old man out of a lovely dream. Sit, Jake. Good job. Dobra, więc to jest taki tutorial podstawowych komend. Stanąć. Good dog. Lie down, Jake. Good dog. I community speedrunerskie jest nawet. Nice moves, Jake, but nobody moves like my Daisy. Don't worry, Gramps. She's probably having her daily swim.
You're right. Cleanest dog in Clarksville. Smartest, too. Say, Jake, I don't suppose you could track her down. I don't know what I'd do without her. Dobra. Więc tutaj mamy zakończony kompletnie. No sobie, przerażające są modele postaci ludzkich w tej grze. Są okropne. Nie wiem, czemu to jest w każdej grze, ale z jakiegoś powodu sierść się tu czasem świeci okropnie. No akurat w tym poziomie nie zbyt, chociaż w tym przypadku nie jest efekt wody, który się głupio poczuje, jeżeli to tylko to. A, dobra. To nie, to w tej grze, tą grę chwalę za to, że nie świeci się tu wszystko okropnie. Ale się w sumie... O. I od razu się nie świeci. Da się, da się. Ucz się, Sonic Team. Znaczy, no ta era już minęła Sonic Team, gdzie się wszystko świeciło jak przyjemca, ale dobra. Gdzie jest ten żółty zapach? Gdzie on może być? Ten ostatni zapach jest najgorszy zawsze. Już milion ludzi zobaczyło ten zapach i krzyczą na mnie. Gdzie ty leziesz, Sebiro? I chyba nie wspomniałem o tym, ale... odrestaurowujemy nasze zdrowie poprzez żarcie. Na przykład przez... wzięcie kury. I z jakiegoś powodu kura to może wypuścić pedigree. Nie pytajcie się mnie, dlaczego kura może wypuścić pedigree. Ja po prostu mówię, co, ja fakty tylko mówię. I to jest bardzo piękna minigra. Let's mark the corners to gain fields and show that dog that I rule. 3, 2, 1, go! Innymi słowy, konkurs sikania. Który jest po prostu elegancki. To jest elegancja sama w sobie po prostu. Uwierzcie, czas. I am inking. Easy. Więc szybciej mi poszedł ten odcinek niż wcześniej. No więc to chyba tyle, co nie? Tak. Jak mówię, prawdopodobnie, jako już widzicie, ile mi poziom jeden zajął, więc prawdopodobnie jeden odcinek to będzie jeden poziom, ale na szczęście ta gra nie jest aż tak długa. Tak, powiedzmy, że maksymalnie 20 odcinków przewiduję. Maksymalnie. Dobra. I ta gra wchodzi za Baxa, tak by the way. Dobra, więc jako już przeszliśmy ten poziom na 100%, spokojnie zapiszę. I znowu nie zrobię synchronizacji, ale po prostu się pożegnam i zrobię wszystko synchronizację. O, tak zrobię. I będzie fajnie, więc się zapiszę. Dobra, i teraz Jake'a trzeba trochę pobudzić, prawie jak z dzieciakami do szkoły. Raz, to się oczywiście liczy ze mną. Więc tak, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa. I do następnego.